na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam posłuchać, taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. Ruszam z Byszyc. Dzisiaj zaczyna się wielka przygoda. Depniemy sobie od wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, rower to jest świat. Dziki też patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, no potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, rower jest świat. Wyjechałem z Byszyc, w oddali za mną jest widok na Kraków. A podejrzewam, że z tej kamery niewiele widać. I tak właśnie wjechałem do Krakowa. Jadę sobie ulicą Pułanki. Za chwilę będę mijał Wisłę. Come on closer and turn the lights off. Put your arms around. Już 46 km, jest godzina 8:37. Dobrze, bo nie świeci mega mocno słońce, jest pochmurne, tylko że te chmury nie wiem, czy wróżą coś dobrego. No ale cóż, miejmy nadzieję tylko, że nie będzie padało. Średnia prędkość 25,8. No to całkiem ładnie. Słomniki za 2 km. No dobrze. Jedziemy. Jestem koło Słomnik teraz. Muszę się przetrzeć, jest strasznie ciepło. Ktoś sobie ma taki fajny stawik koło Słomnik. Jest zakaz wstępu, kaczuszki pływają. Czy akurat dwie sobie siedzą. No i co miało być 1,5 metra przy wyprzedzaniu, a tutaj ile było? opony Land Cruisery, jak widać, na piasku sobie nie dają rady. I mam nadzieję, że większość po asfalcie by dojechała. Tutaj jakaś pustynia. Dosłownie trzeba iść. Patrzcie się, co się dzieje z rowerem. Nawet się go kurde nie da prowadzić. No nie wiem jak długo będzie taki piasek. No ale patrzcie się, sam piasek. No pustynia. Kurde, bardzo ciężko się prowadzi rower po tym. Ja tu miałem jechać na rowerze, a nie prowadzić. Ale jeszcze jest jakieś 1,9 km do skrętu w lewo. Kurde, może za chwilę da się jechać, nie wiem, zobaczymy. No to pierwsza setka zrobiona. Wszędzie las. Z przodu las, z tyłu las, w prawo las i w lewo las. I wiecie co, fajny byłby ten las, gdyby nie ten piasek. Wszędzie jest ten piasek, cholerny piasek, a na tym piasku się w ogóle nie da jechać. Teraz jestem na drugim postoju. Fajnie mi się udało. Jestem na drodze krajowej na ulicy Częstochowskiej. 30 km od Radomska, czyli od mojego noclegu. Tam w oddali widać sklep spożywczo-monopolowy. Jest czynny w niedzielę handlową. Ja sobie mogłem kupić kolejne 3 litry wody. Sobie tak siedzę, odpoczywam. Mamy jeszcze 35 km, więc chyba się prześpię. No. To do zobaczyska. Widzicie, że jest bardzo płasko. No i przede wszystkim jest prosto! I nudno, nie ma górek, nie ma skąd zjeżdżać, nie ma po co wyjeżdżać. No jak nie ma po co wyjeżdżać, no to jest trudno. Ale mam jeszcze 14 km do celu pierwszego noclegu. To się widzimy w Radomsku, moi drodzy. Dojechałem na miejsce. Starowiejska 30, o. To jest tutaj. Nawet jest kościół po prawej stronie, także zamelduję się, to wracam do Was. Dojechałem do Radomska, już zakwaterowałem się, znalazłem zajebisty nocleg w myjni samochodowej. Nie oznacza to, że śpię w myjni, ale na górze, na piętrze gościu sobie zrobił taki jeden duży pokój wieloosobowy i ten pokój jest dla robotników. I obok tego jest taki pokoik dwuosobowy, którym mi akurat przypadł. Postanowiłem wybrać się na mszę, bo dzisiaj jest niedziela. O, to jest kościół, do którego idę. Nie wiem, czy wy chodzicie do kościoła, czy nie, ale... Tak wygląda mój pokój. Pierwszy nocleg. Powiem wam, że całkiem sympatycznie jak za 20 zł. Można się wyspać. Ma teraz taki... troszkę giętki, o, ale jest spoko. No, jadę na rynek zjeść burgera. sklep odwiedzę. Oczywiście zakupy standardowo w biedzie muszą być, więc muszę coś kupić. Jak widać, jestem zadowolony, bo na widok galeria to jest dziwna rzecz, bardzo dziwna rzecz, bo nienawidzę galerii, ale jestem w galerii, nie pada na mnie deszcz, idę do toalety. Moi drodzy, w galerii pasażerskiej spędziłem ponad godzinę czasu, zjadłem bardzo dobry obiad. Opuszczam właśnie galerię, słońce świeci, odkłady sobie założę. Maszyna stoi. Dobra, no to możemy jechać. To co mi w Łodzi najfajniejszego spotkało, to pasaż łódzki, galeria. Było świetnie. Byłem w toalecie, umyłem się, zjadłem zajebisty obiad. Fotograf mi się kupiował zdjęcia na pendrive'a. Kupiłem sobie dwie przedtreningówki, takie wydolnościowe, bo jutro mam prawie 200 km do przejechania. I tak stwierdziłem, że mogą się przydać. No i cóż, 5 minut leżenia sobie po łódzkim parku, a później jedziemy dalej, bo zostało 45 km do Łęczycy. Zobaczymy, jak zamek w Łęczycy wygląda, czy jest taki fajny, jak mówią, czy nie. Także jeszcze chwila odpoczynku dla nóg i jazda. Hey brother, there's an endless road to discover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. No i przez całą Łódź jadę sobie ścieżką rowerową. Był przepiękny, przy każdych światłach taki uchwyt specjalny do przetrzymania. Naprawdę, Kraków może się od Łodzi uczyć. Drodzy, jestem przed zamkiem w Łęczycy, ale zamek w Łęczycy jest czynny od wtorku do piątku, niedzielę i święta. Czyli dzisiaj jest poniedziałek, zamek jest czynny. Specjalnie przyjechałem, żeby zobaczyć zamek, no i go kurde nie zobaczę. A gościu, który mieszka tutaj obok zamku, mówi, mówi, że w nim był 15 lat temu, no ale nie dziwię mu się, bo zawsze tak jest, że ten, kto ma blisko atrakcję, na przykład góry, to też nie chodzi w takie miejsca. No więc jadę szukać noclegu. Nie wiem, jaka turystyka. Zamek jest ładny. Ale kurde, przejechać tyle, żeby był zamknięty. No to stopa opcja. Ale nic, nieważne. Więc tak, zobaczyłem zamek. Póki co noclegu nie znalazłem, ale jestem w technikum. Technikum to internatu nie ma, ale jest szkoła podstawowa na ulicy Kaliskiej, w której jest ponoć internat. Więc jadę sprawdzić tam, do tej ulicy Kaliskiej, ale też jeszcze tu jest motel gdzieś na prawo i też jadę zapytać się o ceny w tym motelu. Wydaje mi się, że coś można byłoby ogarnąć, ty. A jak nie znajdę nic, to w tym technikum jest ciepło przecież. Może by się nikt nie obraził. Właśnie zapytałem się kobiety w polu, jak turystyka, bo chętnie mi wynajął pokój. No to mi kazała jechać 8 km dalej do najbliższej miejscowości, do jakiegoś hotelu. Kurde, bo wyzamykane wszystko i tylko te krowy, rola. Nie podoba mi się to ani trochę. Powiem wam tak, że nocleg udało się znaleźć. W Radomsku za 2 dychy, no to był high standard, a tutaj nikt. Hey brother.